Krzyż Wielkopolski, tu warto być. W dzisiejszym odcinku wielka inwestycja, egzamin dojrzałości, otwarcie punktu szczepień, plener malarski, drama krzyż z awansem. Droga wojewódzka nr 123 została oficjalnie otwarta. Od lat trwały prace, od lat różne gremia, jednostki organizacyjne, samorządy kierowały ciepłe słowa do pana marszałka, co by tę drogę w końcu zrobić. I tu chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy w przeszłości, a tak naprawdę to trwało kilkadziesiąt lat, wnioskowali o tę drogę i cieszę się, że dzisiaj wszyscy ci, którzy w tym brali udział w ten sposób, mogą świętować, że to się stało faktem. To jest taki bardzo namacalny dowód, jak ta idea zrównoważonego rozwoju się opłaca. To jest dobra idea, która przynosi bardzo wymierne efekty. Inwestycja polegała na budowie drogi od podstaw. Mieliśmy okazję obserwować, że to było właśnie rozebranie drogi do gołego gruntu i rozpoczęcie jej budowy od tej pierwszej warstwy, właściwie od gołej ziemi i kolejnych warstw, łącznie z tym, co jej towarzyszy, bo była mowa o przepustach, o mostkach, o kwestiach odwodnienia i tych wszystkich elementach, które stanowią o tym, że pas drogowy jest w pełni tak zbudowany, jak powinien być zbudowany na nowoczesnej drodze. Tak duże inwestycje potrzebują czasami dużo czasu. Zajęło to nam 10 lat, żeby stanąć w tym miejscu i chwalić się tą inwestycją. Ale tak naprawdę, patrząc na tak duże inwestycje, to nie jest nic nowego i zawsze, kiedy mówimy o inwestycjach, musimy niestety myśleć perspektywą tych 5-10 lat od momentu urodzenia pomysłu do momentu realizacji. Ta droga by nie powstała, gdyby nie wsparcie Unii Europejskiej. Ten dzień to jest kolejny dzień radości, kiedy obok biało-czerwonych polskich flag możemy widzieć niebieskie z gwiazdami Unii Europejskiej, bo to dowód na to, jak wiele Unia Europejska robi dla Polski. I ta inwestycja, którą dzisiaj odbieramy, jest kolejnym na to przykładem. No, trudno nie podsumować tak dużej inwestycji, która kosztowała blisko 80 milionów złotych, z czego blisko 64 to jest wkład Unii Europejskiej z naszego regionalnego programu operacyjnego. To jest ta ważna dla nas kwota wsparcia, która umożliwia nam realizację tak dużych inwestycji. Jak wiemy, budżet województwa by ich na pewno nie był w stanie udźwignąć w takiej skali, w takiej ilości, jak to realizujemy. To, że jesteśmy w wspólnocie europejskiej, to przyspieszyło bardzo wiele inwestycji tak potrzebnych. Długo wyczekiwana inwestycja, która prowadzi nas w dobrym kierunku. Egzaminy maturalne za nami. Bałem się, że kasztany nie zdążą. I dzisiaj rano specjalnie spojrzałem, że kasztany wybiły ładnie, czyli jest sygnał na to, matury czas zacząć. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, druga matura, którą odbywamy w takich pandemicznych warunkach. Co prawda można powiedzieć, że już mamy doświadczenie w przeprowadzaniu matur w reżimie sanitarnym, ale zawsze jest to jakaś nowość, jakaś trudność. Przygotowania do matur były inne niż zwykle. No na pewno się bardzo różniły, ale tutaj szkoła właśnie jakby zagwarantowała nam dodatkowe przygotowanie. Mieliśmy konsultacje w czasie właśnie tej całej pandemii, że przychodziliśmy do szkoły i z tych najważniejszych przedmiotów właśnie się przygotowaliśmy. Myślę, że nasi tegoroczni maturzyści, jak nikt inny, będą dobrze przygotowani do studiowania, ponieważ już zostali poprzez sytuację, jaką mamy, tą pandemiczną, przyuczeni do studiowania, czyli do szukania wiedzy samodzielnej. Samodzielnie, pod nadzorem nauczycieli, ale nie w takim trybie klasowo-lekcyjnym, tylko już troszeczkę akademickim. Czy maturzystom towarzyszył stres? Czuję się pewnie, ale jakiś tam stres na pewno jest. Za czym będą tęsknić tegoroczni maturzyści? Na pewno tej wspaniałej atmosfery. Panie bardzo w sekretariacie były miłe, to na pewno, pani Zosia. I wspaniałych wychowawców mieliśmy. Życzymy naszym maturzystom dobrych wyborów i jak najlepszych wyników w każdym stopniu. W Krzyżu Wielkopolskim otwarto punkt szczepień przeciwko COVID-19. Dzień ważny, bo czekaliśmy długo na to, żeby już chyba ponad miesięczną pracę
sfinalizować otwarciem punktu szczepień powszechnych, na którym pracowaliśmy wspólnie na początku z panem starostą, potem wspólnie z doktorem Grzeszczukiem w ramach POZ-u. Śmiem twierdzić, że miesiąc oczekiwań, ale jest sukces i to nie w kategoriach jakichś tam takich spektakularnych, tylko społecznych, bo w końcu będziemy mogli w Krzyżu przeprowadzić zdecydowanie dużo większą, na większą skalę akcje szczepień mieszkańców. Co zostało przygotowane? Składać się będzie z trzech gabinetów, z trzech punktów szczepiących. Jego potencjał to jest 1000 szczepionek na tydzień, także całkiem spora ilość. Jest właściwa służba, jest strażak, który kieruje tutaj ruchem, będzie wzywał do szczepienia, będzie obserwował ludzi po szczepieniu. Że pod tym względem, z tej strony, co my jako gmina mogliśmy przygotować, śmiem twierdzić, że pracownicy urzędu i pracownicy jednostek organizacyjnych, szczególnie pani dyrektor ZUK-u, jej pracownicy i szefowa referatu administracyjno-organizacyjnego stanęły na wysokości zadania i wszystko zostało, a pominąłbym jeszcze IT, bo tutaj też zabezpieczamy internetowo. To wszystko jest w gotowości bojowej. Dlaczego nasi mieszkańcy chcą się zaszczepić? No ze względu na to, żeby chronić siebie przede wszystkim, otoczenie i móc polecieć wreszcie do mojej siostry, która mieszka za granicą, a nie widziałyśmy się już bardzo, bardzo długo. Jak wygląda proces szczepień? Po zgłoszeniu się już na określoną godzinę, ustaloną godzinę podczas rejestracji, trzeba będzie wypełnić ankietę, po którą można się również wcześniej zgłosić do przychodni, ewentualnie w Urzędzie Miasta będą też dostępne ankiety do wypełnienia. Ankiety te trzeba wypełnić w dniu ustalonym na szczepienie. Jak będzie ta ankieta wypełniona, zgłaszamy się do punktu szczepień. Tam dokona kwalifikacji lekarz w postaci mojej osoby, a następnie dana osoba, jak będzie zakwalifikowana, będzie zaszczepiona. No i teraz jest ten okres taki po prostu, że trzeba te 15 minut czy ileś tutaj pobyć, żeby wiadomo było, że nic się nie stanie. Ważna, odpowiedzialna społeczna akcja i warto nią nas zaszczepić. Z okazji Dnia Dziecka odbył się plener malarski. Jest dzisiaj ważny dzień, dlatego po dzieci się mogą zebrać i mogą malować razem. Tutaj jesteśmy w pięknym leśnictwie Rzeczyn. Odbędzie się tutaj plener malarski dla dzieci z udziałem pani Danuty Krieger, malarki z Ostroroga, z którą współpracujemy już od wielu lat. Plener malarski ma na celu taką aktywność dziecka w zakresie malarskim, edukację malarską, a ważny jest też temat dzisiejszego pleneru, którym jest pszczoła i jej środowisko naturalne. Co przedstawiały prace naszych małych artystów? Ślimaka. Robię dzisiaj ul i królową jedną stółkę. Maluję ul, niebo i drzewa. I jeszcze trawę. Co jest najważniejsze w takich warsztatach? Najważniejsze jest to, że dzieci po prostu przeniosą się w swój świat, nie będą bały się swojej kreski stawiać na płótnie i przerzucą swoje serduszka na płótna. To jest chyba najważniejsze i wtedy po kolorystyce, po nastroju pracy widzimy, jak to dziecko myślało, w jakim nastroju to dziecko do nas przyszło i co jej w duszy gra. Impreza mogła liczyć na wsparcie. Oprócz ośrodka kultury jest również Nadleśnictwo Krzyż, które jak zawsze wspomogło nas i dało nam przepiękne miejsce tu w Leśnictwie Rzeczyn i od zawsze możemy liczyć na ich pomoc w tym zakresie. Jako lasy chcemy, żeby jak najwięcej też ludzie czerpali z tego wszystkiego, a przede wszystkim w dzisiejszym dniu dzieciaki, który można powiedzieć to święto jest najbardziej sprawiedliwym świętem, bo możemy każdemu złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, bo każdy z nas jest gdzieś tam jeszcze dzieckiem, a najbardziej chyba korzystają dzisiaj te dzieciaki, które dzisiaj są tutaj na tym plenerze. Mam nadzieję, że będą się świetnie bawić. Fajna akcja, a prace jak z obrazka. Piłkarze Miejskiego Klubu Sportowego Drawa Krzyż wywalczyli awans do klasy okręgowej. Z pewnością przyczynił się do tego wypracowany styl gry. Myślę, że fajnie wygląda to dla oka. Staramy się grać piłką. Na siłę nic nie pchać do przodu. Każda akcja jest praktycznie przemyślana. No i fajnie to wygląda. Jak wygląda atmosfera w drużynie?
Atmosfera w szatni jest aktualnie bardzo dobra, nie ma żadnych podgrupek, wszyscy trzymamy się razem i dzięki temu po prostu, że mamy tak dobrą atmosferę, no to no widać to na boisku, tak? No po prostu jesteśmy jedną drużyną, każdy daje z siebie za kolegę na boisku wszystko i no, dzięki temu po prostu no, wyniki są jakie są, tak? Czyli staramy się po prostu dawać z siebie wszystko. To jest podstawa, nie masz atmosfery, nie masz drużyny. U nas jest była i zawsze jest atmosfera, także tak jak gramy, tak i dobrze się bawimy. Nasi kibice przed końcem rundy zdążyli wrócić na stadion. No bardzo się cieszymy, że kibice w końcu mogą wrócić, chociaż co prawda jeszcze nie mogą wypełnić stadionu do końca, ale no kibice są po prostu nieodrębną częścią każdej drużyny i no, mamy nadzieję, że po prostu z czasem będzie ich coraz więcej. Gratulujemy naszej drużynie z pierwszej piłki.